Witamy gorąco i jeszcze goręcej zapraszamy Was na kolejny odcinek cyklu Pamiętasz mnie, w którym będziemy mocno testować naszą pamięć i książki dawno przeczytane. Czy je nadal pamiętamy, czy też o nich zapomnieliśmy. Zapraszamy! Kochani, dzisiaj jest ten szczególny dzień, kiedy znowu nagrywamy Pamiętasz mnie. Czy nie mogę się doczekać tej chwili? Tak, ale stresuję się, bo przypomniałam sobie o niektórych książkach, o których już nie pamiętam, tytuły pamiętam, ale nie pamiętam treści w ogóle. Mam nadzieję, że mi się nie trafią one. No, ja mam nadzieję, że właśnie tobie się one trafią, mam nadzieję, że mnie się trafi lekkie. Ale nie zrobiłam. No dobrze, wylosuję ci. Co ja dla ciebie wylosowałem? Co ja dla ciebie tutaj mam? Medaliony! No właśnie, o tym mówię. Tak. Właśnie o tym mówię. Kto to napisał? O matko, kobieta jakaś. Na N? Nie naukowska to była? No właśnie, chciałam powiedzieć naukowska, ale stwierdziłam, że pewnie jakąś gafę strzelę, że to nie to. To lektura szkolna, więc to tak. Czeluść zapomniane tak, to rzeczy. Czeluścia. Wiem, że ta książka mi się bardzo podoba, a mówiła ona o czasach wojny, gdzie między innymi było opowiadanie, bo to chyba był zbiór opowiadań, jeśli tak. Się nie mylę. Też tak gdzie kojarzę. Między innymi jedno opowiadanie traktowało o produkcji mydła i chyba robieniu materacy. I tylko tyle pamiętam. No i medaliony. Medaliony chyba to były te zdjęcia na nagrobkach, jeśli się nie mylę. I tylko tyle pamiętam. Wiesz co, ja też to miałem jako lekturę i powiem ci, że kompletnie nie pamiętam. Zastrzel mnie, nie wiem. Ale wydaje mi się, że być może mądrze mówisz, jeżeli źle mówisz, to ludzie w komentarzach zwrócą ci na tak, to uwagę. Tak, jeśli to jest wasza lektura, to na pewno nas poprawicie i nas uświadomicie, o co chodzi. Dobra, teraz moja kolej. Tu mogę pogmerać, bo to gmeraj. Jest przestrzeń. Dobra. Tak. No. Przygody Filonka bez ogonka! O rany! Wiecie co, to była moja ukochana książka, ja jej niestety nie mam. Pamiętam, że to chyba była lektura w drugiej albo trzeciej klasie podstawówki. To ja były przygody kotka, któremu zły szczur odgryzł ogonek i to były właśnie perypetie Filonka, który tam zadawał się z innymi złymi kotami, które cały czas go wykorzystywały, bo on był taki dobry, on był taki naiwny, chciał dla wszystkich dobrze. Także wiecie, to jest standardowy taki świat, w którym dobrego człowieczka, który chce dla wszystkich dobrze, wykorzystuje się, kopie się po dupie. I pamiętam, że nawet czytałem potem drugą książeczkę, Jak się powiedzie Filonkowi, kochałem go. Po prostu on był przeze mnie uwielbiany. Uwielbiałem tę fioletową okładkę, to wszystko, no, jedna z najukochańszych książek mojego dzieciństwa. Także dziękuję, że to właśnie Filonka dla mnie wylosowałaś. Ale nie pamiętasz treści. Znaczy pamiętam, że tam coś mleczko, było jakiś mostek, wpadanie do wody, że oni tam go zawsze wykorzystywali i on w tarapaty wpadał. Biedaczek. Dobrze, dobrze. Marzenie Łucji. O, marzenie, czekaj, obietnica ma... Boże, marzenie Łucji to była chyba druga część, jeśli się nie mylę, obietnicy Łucji. I marzenie Łucji w ogóle mi się nie podobało, ta książka była dla mnie na nie. Gatunkowo to był? Obyczajówka, może trochę romansu, gdzieś to się tam działo na wsi, gdzie przyjechała chyba z wielkiego miasta pani, nie wiem czy ona była nauczycielką, ta ona była nauczycielką w szkole i tam się... Wiesz co zauważyłem, że ty idziesz bardzo trybem szkolnym. Że kiedy coś wiesz, to mówisz o tym głośno, bo wiem, a kiedy nie wiesz, to mówisz coraz ciszej, że może nie dosłyszy ktoś i może uzna, że jednak wiesz, że ty jednak powiedziałaś dobrze. To jest typowy tryb szkolny. No, dlatego ja nie lubię wystąpień publicznych, może dlatego, jak nic nie wiem, no to po co mam się... No ale tak, i to wiem, że to strasznie mi się nie podobało, tam jakieś były przekręty rodem z telenoweli brazylijskich, to mi tak nie podeszło, to było tak słabe, tak mega... dziadowskie, że nie, źle to wspominam i szkoda, że mi to wylosowałeś, naprawdę. No przepraszam, starałem się coś lepszego. Na razie celujemy w książki, których nie mamy. To jest bardzo ciekawa sprawa. Uwaga. No. No. O matku, po angielsku. Last Descendant. Last Descendant. Last Descendant. To jest chyba Assassin's Creed, ostatni potomkowie. Ja to czytałem po angielsku, zanim zostało wydane w Polsce. I to chyba była recenzja wewnętrzna, gdzie doradzałem, żeby tej książki w Polsce nie wydawać, bo jest słaba. Znaczy, to i nie na pewno... wydano jej. Wydano ją, inne wydawnictwo ją wydało. W każdym razie historia polegała na tym, że młodzi tam cofali się chyba w czasie, właśnie tak jak w Assassin's Creed, czyli mieli urządzenie, którym mogli, że tak powiem, wejść w buty swoich przodków i przeżywać ich przygody. Tak mi się wydaje, że to właśnie o to chodzi, a może nie o to chodzi, ale coś chyba takiego. I pamiętam, że dla mnie to było wszystko tak naciągane, tak nielogiczne, bo niby podróż w czasie, ale nie do końca. Dla mnie w ogóle, przepraszam, do mnie nie przemawia w ogóle Assassin's Creed jako gra i to uniwersum chyba.
Jeszcze wtedy tego nie wiedziałem, potem jeszcze ty zagrałaś w grę Assassin's Creed, Black Flag chyba. Tak, Black Flag. I zupełnie mi nie podeszła sama aura tego, że o, wchodzisz, zakładasz sobie coś na łeb i nagle jesteś swoim przodkiem i, że tak powiem, odgrywasz rolę swojego przodka w jego przygodach. I pamiętam, że tutaj oczywiście wszystko toczyło się na to, że w ostatniej chwili trzeba powstrzymać złych przed zrobieniem czegoś. No tak, tak i zapewne o to wszystko chodziło. Wiem, że mi się to strasznie nie podobało, zupełnie mi to nie podeszło, nie polecam, nie. Ale to szybko idzie, no dobra, ostatnia książka czytaczowej, a jakże, ostatnia książka, jak się bawić, to się bawić. Słoik wymieszać, o, wziąłem dwie karteczki, drugą tak. Wszechświaty! Ojej. I znowu coś, czego nie mamy, dzisiaj to jest po prostu klątwa. O Jezu, a ty ostatnio chyba o wszechświatach mówiłeś. Chyba tak. Jeju, nie pamiętam. Wiem, że tak jak ty... Piękna okładka była. Tak, piękna okładka. Dzięki niej kupiłam tę książkę i żałuję. Bo to była no średnia, bardzo miarna książka opowiadająca o wszechświatach. Nie, mamy chłopaka, dziewczynę, oni nagle ze sobą rozmawiają w jakiś cudowny, niespodziewany sposób, ale okazuje się, że... Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Zaspoilować. Znaczy, no nie możesz tam zaspoilować, ale generalnie no w jaki sposób ze sobą rozmawiali, byś mogła powiedzieć. A nie pamiętam, w jaki sposób ze sobą rozmawiali. Przez sen? To chyba telepatia była, albo coś ten deseń. Ale oni nie myślami. W czasie snu ze sobą nie rozmawiali jakby. A wiesz co, teraz nie. O mnie nie pytaj, bo ja takich rzeczy nie pamiętam. Wiem, że tam było skakanie po wymiarach. Miało dojść do tego ich spotkania, ale nie doszło ze względu właśnie na to, o czym nie mogę powiedzieć, żeby nie zaspoilować, jeśli jednakowoż ktoś chciałby to przeczytać. Ale wiem, że tam niewiele z tego pamiętam. To, co pamiętam, wydaje mi się takie no słabe. Znaczy, wiem, są sceny, które wydają mi się naprawdę fajnie, ale całość książki była no źle poprowadzona i no zmarnowany potencjał to był ogólnie. Na podstawie tej książki w zasadzie można byłoby nagrać film 10 rzeczy, które nie wyszły. Tak, bo tam no, trudno byłoby wybrać tą jedną najgorszą rzecz, jaka w tej książce się pojawiła, tak, bo tam wszystko zostało zwalone. A koniec, a! Koniec, losuj, nie przypominajmy sobie o końcu. To po prostu nawet Gra o Tron tak beznadziejnie się serialowa nie skończyła. Fakt, uwaga. I moja ostatnia książka. O Jezu, trafny wybór. A w końcu mogę książkę pokazać na koniec. A po co? Trafny wybór, czyli pierwsza powieść J.K. Rowling dla dorosłych. Tutaj proszę ja was, nawet z autografem tę książeczkę posiadamy. Nie wiem, czy to tutaj widać, pewnie nie widać, ale pokazuję mimo to. Tak, Trafny wybór, czyli pierwsza dorosła książka J.K. Rowling. Czytałem ją dwa razy, tłumaczyła ją bezbłędna Anna Grala, która tę książkę chyba przełożyła. Książkę w 3-4 tygodnie, albo w 2, a może w 2. Wydaje się, że w 2, bo to było mało. No mniejsza. W każdym razie. Barry Fairbrother umiera nagle i to doprowadza do tego, że powstaje wakat na urzędniczym stanowisku w mieścińce, to chyba była mieścinka, tam jakaś prowincja. I oczywiście wszyscy zaczynają się bić o to miejsce, kto przejmie, jakież tam rzeczy się będą działy. Ta książka jest podzielona na wiele różnych perspektyw, mamy tam perspektywy różnych ludzi, począwszy od tych najwyżej stojących, tych najlepiej położonych osób w tym miasteczku, poprzez osoby niżej położone, aż można powiedzieć wręcz do patologii społecznej. I to wszystko, te wszystkie losy, wszystkie postacie tak się fajnie zazębiają. Ja tę książkę doceniłem przy drugim czytaniu, dlatego mogę więcej o niej powiedzieć, bo ją dość dobrze pamiętam, tak? Ja nie dam i bardzo mi się podobała w przeciwieństwie do beznadziejnej serialu. Oczywiście Rowling popłynęła w tej książce dość mocno, bo chciała mocno oderwać się od Harry'ego Pottera, w związku z czym w tej książce jest napływ przekleństw różnego rodzaju, różnej maści, wielopiętrowych, soczystych, rozwijających się jak gałęzie ku niebu. To jest bardzo niepoterowska książka dla dorosłych, ale generalnie chodzi o to, o pokazanie sieci ludzi, różnych ludzi, bardzo różniących się od siebie. I jednak ciągu zdarzeń, którego można było uniknąć, a do którego w tej książce się doprowadza. Także różne historie, fantastyczne historie. Bardzo dobra według mnie książka, aczkolwiek no mogła być trochę mniej wulgarnie. Ha, nie zagięłaś mnie dzisiaj. Filonek. Trafny wybór i to drugie. Tak, i to drugie. A, Last Descendants. A co ja miałam? Tak. Ja miałam medaliony, obietnica Łucji. Nie, marzenie Łucji. I wszechświaty. I wszechświaty. No. Dajcie nam znać, co myślicie o tym odcinku i czy czekacie oczywiście na kolejny. Subskrybujcie kanał, powiedzcie też, kto z nas lepiej sobie poradził. Czy pamiętamy, czy jednak ściemniamy. Ja wygrałem. Ja myślę, że to ja wygrałem. Kto tak pięknie o trafnym wyborze powiedział? A co to jest? Do wygrania paczka żelek. Trzymajcie się, cześć.